Mam na imię Przemek. Przyleciałem z moją dziewczyną Alicją z Anglii wczoraj, aby wziąć chrzest. Dzisiaj rano Artur nas ochrzcił. W ogóle powiem tak, że przylecieliśmy tu za darmo, ponieważ na ten chrzest mieliśmy już przylecieć we wrześniu. Ale ja potem poleciałem do Polski, bo na pogrzeb brata mojego ojca. No to kupiłem bilet bardzo drogo na ostatnią minutę praktycznie. No i jak przyleciałem, to mówię, nie starczy mi, nie starczy. No ale potem zrobiłem decyzję, krok do przodu, podjąłem decyzję, że kupuję te bilety, lecimy na chrzest. No i normalnie robiłem procedurę na website, że kupuję bilet. Bilety na mailu dostałem, wydrukowałem, ale nie mam operacji, że na mojej historii, na koncie bankowym, że pobrali mi ten, za ten drugi bilet po prostu i za darmo przylecieliśmy. Nawróciłem się w lutym tego roku, po tym jak oglądałem przez internet ewangelizację Artura. Tam jakaś była, że stanął na stole i krzyczał, a ja wtedy po prostu oddałem życie Jezusowi, bo On mnie przyprowadził, bo On powtarzał teraz, przyjdź i weź to i powtarzaj za mną, ja zacząłem potem powtarzać. Ja szukałem Boga wcześniej, oglądałem taką telewizję z Lublina, idź pod prąd, ale oni tam z wiednymi polityką, oni nie przeprowadzali, nie mówili w ogóle o Bogu, także w ogóle z Alicją mieszkałem, nie wiem, 10 lat bez ślubu, rozstaliśmy się ponad rok temu, we wrześniu. Po 10 latach już doszło do takiego, że momentu, że no ja jak chodziłem do domu, to ja ją znęcałem się nad nią psychicznie. W ogóle całe moje życie do Nowego Narodzenia to jedna wielka tragedia, bo imprezy, nie picie alkoholu, chlanie, bo zawsze trzeba było dochlać do końca ostatnią butelkę i tak było za mało, bo trzeba było gdzieś tak popijanemu gdzieś po jakąś tam jeszcze, żeby zmontować w ogóle, żeby się dobić, tak jak świnia, nie? No. I w ten dzień, popołudnie, które oddałem życie Jezusowi, poszedłem spać, dostałem taki sen, obłok, na tym obłoku bardzo skomplikowane symbole matematyczne i mój samochód, no bo ja oczywiście miałem zafiksowane w pewnym punkcie mojego BMW, że to trzeba płytować w ogóle wszystko. No i przyjechałem w tym śnie do tego, do tej myjni ręcznej, ale samochód nie został umyty, tak jakbym ja został umyty. I obudziłem się tak jakbym nigdy takiego czegoś nie miałem, bo zawsze się wybudzałem długo ze snu, a tak się obudziłem tak. I był ciemny pokój i to okno takie oświetlone i czułem obecność taką. Światło z tego okna i to światło powoli się oddalało. No i poszedłem z powrotem spać, a rano się obudziłem jak nowy człowiek. Cała, bo ja w ogóle to miałem tak, że w sercu, że nienawidziłem ludzi. Jak się nachlałem, to w ogóle wyzywałem ludzi od najgorszych, jak szedłem po ulicy, czy gdziekolwiek. No od najgorszych już nie będę tutaj powtarzał, ale no grubo było. I no i na Alicji tak samo, dlatego ona się ze mną rozstała, a potem, jak ja się nawróciłem w lutym, dostałem pragnienie, że mam jej głosić Ewangelię. Pisałem jej smsy ze Słowa Bożego, które mi przychodziły na myśl, a ona mi odpisywała, że jestem psychicznie chory, albo że ambulans mi jest potrzebny, albo żeby przewietrzył sobie pokój. No i później pod pretekstem takich spotkań na kawę, bo ona już miała w ogóle nowy dom, sobie się wyprowadziła, ułożyła sobie w ogóle już życie, wszystko ok. Ja też tam na pokoju gdzieś mieszkałem, właśnie na tym pokoju spotkałem się z Bogiem i zacząłem jej głosić Słowo Boże. Pamiętam, jak się z nią spotkałem, bo w ogóle przeprowadziłem się do innego miasta, żeby bliżej pracy, bo tak to miałem 16 mil do pracy codziennie, żebym miał mniejsze koszty. No ale spotkałem się z nią pod pretekstem, że się wyprowadzą, że już się nie zobaczymy i no i pamiętam, spotkaliśmy się w McDonaldzie, zacząłem jej głosić Ewangelię, a ona tak na mnie, dobrze się czujesz? Ja w ogóle tam, no,
tak głosiłem. Ja nie wiedziałem nic o Piśmie Świętym, ja w ogóle powtarzałem tylko to, co z kazań obejrzałem po Arturze, dokładnie tak samo, praktycznie. I ona coraz szybciej, coraz częściej się spotykaliśmy i ona, jak się spotykaliśmy, to nie rozmawialiśmy o nim, tylko ona chciała, powiedz mi więcej o Bogu, co spotkałem, powiedz mi jeszcze mi więcej, nie mów mi o niczym więcej, tylko o Bogu mi powiedz więcej, o Bogu. Miała oparcie na Boga, żeby poznać, żeby powiedz mi, powiedz. No i po jakichś chyba 2 miesiącach oddała życie Jezusowi. I spotkaliśmy i zaczęliśmy, powrotem wróciliśmy do siebie. Amen. 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 Dzięki z całego serca. Powiedz coś. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Alicja. Jest mi bardzo miło, że jestem tu w tym miejscu. Tak, to wszystko to prawda, co poprzednio powiedział. Co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że teraz oboje chyba jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. Bo przez ten okres czasu, kiedy mieszkaliśmy ze sobą jako ludzie grzeszni, niewierni, no to myślę, że każdy wie, jak wygląda życie takich ludzi, więc to były tylko po prostu kłótnie, awantury. Język niezbyt był przyjemny. I tak, tak jak Przemek powiedział, ja na początku myślałam, że po prostu to jest pretekst tylko do tego, żeby się ze mną spotkać, żeby po prostu odnowić relacje, czym ja w ogóle nie byłam zainteresowana, bo tak jak też powiedział, ja już sobie ułożyłam życie i wszystko było okej u mnie. Nawet dużo lepiej niż oczywiście wcześniej. I w tym momencie, kiedy zauważyłam, że on naprawdę tego Boga poznał, zaczęłam się właśnie w to wkręcać. I to była jakby Bóg, to był jedyny temat, na który rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy nawet godzinami, po 10 godzin dziennie. I tutaj Artur, właśnie dzięki Tobie, to cała zasługa i zamieszanie. Także tak, Artur jest naszą inspiracją. Więc połączyliśmy się, ja jestem przekonana, że Bóg nas połączył, bo tak jak rozeszły się nasze drogi i to, co ja czułam do Przemka, nie było w ogóle opcji, żebyśmy kiedykolwiek mogli do siebie wrócić. Tylko i wyłącznie mogła być taka opcja, że właśnie stało się tak, jak się stało, za przyzwoleniem albo też może nawet przykazaniem Boga. I jestem za to bardzo wdzięczna. Chciałabym, od momentu, kiedy się narodziłam, głoszę, staram się głosić wszystkim, kogo napotkam na swojej drodze, że dokonała się pewna przemiana we mnie. Mam nadzieję, znaczy nie mam nadziei, tylko jestem pewna, że jestem o wiele bardziej wartościowym człowiekiem, lepszym człowiekiem. Staram się wdrożyć prawdy Boże w swoje życie. Uczę się oczywiście, rozwijam się. I jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Jest mi naprawdę bardzo miło, że was wszystkich, większość was poznałam przez internet. Śledzimy was, oglądamy was razem z moim chłopakiem. I mamy wielką nadzieję, że pewnego dnia przystąpimy do was do ewangelizacji. Podziwiamy was za tę ewangelizację. Te ewangelizacje to są naprawdę wspaniałe rzeczy, które robicie. Kupa świetnej roboty, ludzie, i nie poddawajcie się, róbcie tak dalej. Amen. Tak, życzę wam wszystkiego najlepszego. Słuchajcie, to jest bardzo ważne te świadectwa, bo trzeba głosić wszędzie, gdzie to jest możliwe. Rozumiesz? Wszędzie. Ty nie możesz przypuszczać w ogóle takiej myśli do siebie, że ty za mało masz mocy do tego, żeby w ogóle przyprowadzać ludzi do Jezusa. To się nie tak mierzy. Rozumiecie? Internet musi być pełen nas. Wszędzie. Rozumiecie? Wszędzie. Gdzie to jest możliwe? I należy tworzyć cały czas świeże możliwości wpływania ewangelizacyjnego na ludzi. Jedno Twoje słowo w Duchu Świętym
otwiera człowiekowi drogę do nieba. Żadna teologia. Rozumiesz? Żadna teologia. Jedno Twoje słowo w Duchu Świętym. I człowiek idzie do nieba. Nie uwierz w to, że do tego jesteś. Po prostu.